twój ostatni singiel odniósł wielką popularność w internecie. Czy szykujesz coś nowego? Tak, jak najbardziej szykuje się coś nowego, coś no, na pewno świeżego i to już wkrótce. I co to będzie za muzyka? To będzie coś w podobnych tonacjach do tego, co możemy już słuchać od paru tygodni? Od paru tygodni, jednak jesteś nie do końca doinformowany, bo to już trochę trwa. Tak naprawdę utwór już został wypuszczony początkiem stycznia, więc mamy marzec, także już jest, praktycznie miesiące wchodzą w grę. A jestem ciekaw, wiesz co, czy było jednak, dotarło do ciebie więcej takich pozytywnych czy negatywnych komentarzy względem tego pierwszego singla? Tak naprawdę bardzo różnych, od pozytywnych po negatywne. Wiadomo, że tutaj są bardzo różne komentarze i z tym się liczę, wiadomo. Ale właśnie taka osoba, która wiesz, już jest długo w tym show biznesie, jest odporna na ten cały hejt? Czy tego nie da się jednak, wiesz, tak z siebie wykluczyć całkowicie? No wiadomo, że nie jest też to jakieś tak bardzo łatwe, natomiast tak naprawdę jestem do tego przyzwyczajony. Wiadomo, że wiąże się to z pozytywnymi, jak i negatywnymi komentarzami, więc jest to taki efekt dosyć naturalny. Teraz muzyka, ale czy jednak zakończyłeś swoją karierę modelingową? No bo jeżeli oglądałem, to za granicą naprawdę odnosiłeś sukcesy. Tak i odnoszę, także ta kariera modelingu związana z modelingiem jak najbardziej trwa. I tutaj nie ma jakiegoś takiego, nie wiem, na pewno stawiam na pierwszym miejscu, więc jest dla mnie najważniejsza. Czyli modeling i muzyka, w tym będziemy mogli cię śledzić. Tak, myślę, że tak i tutaj właśnie łączenie tego ma dać właśnie coś, co rzeczywiście da mi całkowite spełnienie.